W sumie grupa Karkonoska, Gopry, jak i Wałbrzysko-Kłodzka otrzymały do podziału po 350 tysięcy złotych. Jest to kwota, którą rokrocznie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazuje dla goprowców. Potrzebujemy kupić samochód, wymienić samochód busa 4x4. Jest to auto, które bardzo nam się przydaje przy prowadzeniu akcji poszukiwawczych, jak również na wszelkiego rodzaju wyjazdy. Także co do marki jesteśmy jeszcze nie bardzo pewni, no ale 4x4 to jest obowiązkowe wyposażenie tego auta. O ile w przypadku dofinansowania dla GoPro z budżetu wojewódzkiego pieniądze są pewne, o tyle nadal nie wiadomo, czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekaże środki na nowe etaty dla ratowników. Pan naczelnik razem z prezesem zarządu głównego udali się na rozmowy bezpośrednio do pana ministra. Ja mam nadzieję, że zresztą z tego co rozmawiałem z prezesem, to mówił, że rozmowy były bardzo owocne i liczą na to, że powrócimy do tych etatów. Wracając do dotacji marszałkowskiej, to z puli 350 tysięcy złotych władze karkonoskiego GoPro wydzieliły 80 tysięcy, które przeznaczą na zakup sprzętu szkoleniowego, a także na szkolenia dla ratowników górskich.